Drodzy Państwo, w nawiązaniu do czasu teraźniejszego chcę teraz Państwu przytoczyć taki fragment wypowiedzi obecnego papieża Franciszka na spotkaniu z nim w Asyżu, w miejscu urodzin świętego Franciszka. Wielkość dokonań naszego papieża jest powszechnie znana, a ta wypowiedź papieża Franciszka tylko uaktualnia przesłanie działalności Jana Pawła II. Oto ten fragment, cytuję. Z tego miasta pokoju, powtarzam, z mocą i łagodnością miłości. Szanujmy stworzenie, nie bądźmy narzędziami zniszczenia. Szanujmy każdą istotę ludzką. Niech ustaną konflikty zbrojne, plamiące ziemię krwią. Niech ucichnie broń, a wszędzie nienawiść ustąpi miejsca miłości, zniewaga, przebaczeniu, a nie zgoda, jedności. Usłyszmy wołanie tych, którzy płaczą, cierpią i umierają z powodu przemocy, terroryzmu i wojny, tak bardzo umiłowanej przez świętego Franciszka Ziemi Świętej w Syrii, na całym Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Koniec cytatu. A przecież te wartości i idee głosił też i nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. I w związku z tą wypowiedzią, chcąc uhonorować obecnego papieża Franciszka, zademonstrujemy teraz Państwu piosenkę bardzo dobrze, przypuszczam, Państwu znaną. Wprawdzie nie religijną, ale bardzo wymowną w swoim przesłaniu, niejako korespondującą z treścią wypowiedzi obecnego papieża. Tegoroczny dzień papieski przebiegał pod hasłem Świętymi bądźcie. Tylko jak tę świętość osiągnąć? Najpewniej to miłować bliźniego swego jak siebie samego. Zdawałoby się tak niewiele, a okazuje się, że to tak dużo i takie to trudne. Dziwny jest ten świat.